W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak dobrze pójdzie mi budowanie w Minecrafcie. Jest ze mną dzisiaj Emilia, która będzie moją nauczycielką, mentorką. Serio, będę twoją mentorką? Nie wiem, będziesz mi mówić po prostu, co ja mam narysować, znaczy nie narysować, zbudować, i będziesz to później oceniać. Bo ty masz większe doświadczenie ode mnie w budowaniu i po prostu dzisiaj sprawdzimy, jak dobrze mi pójdzie. Dajesz mi jakąś rzecz do budowania, ja to buduję, robimy to i jest wszystko fajnie. Widzowie, łapka w górę, subskrypcja, wbijajcie do Emilii na kanał. Dobra, ja jestem gotowy na pierwszą rzecz do budowania. Ogień. Okej. No to w takim razie pierwsza rzecz. To będzie bardzo prosta rzecz, rozumiesz? Okay, no. Easy peasy lemon squeezy. Tak, po prostu buduj śniadanie. Śniadanie. Rozumiesz? Dobra, ale musisz odpalić stoper na dwie minuty i ten. Śniadanie, o Boże, śniadanie. Śniadanie. Dobra, muszę. Miała stoper ze sobą. To masz czas, póki nie znajdę sobie tych. Okej, napisałam stoper, jest stoper. Dobra, online. Dobra, zróbmy tak, zróbmy. O nie. Jak to zrobić? Jak to dobra? No, już jesteś tak, gotowy. Tak, już odliczaj, już odliczaj. Robimy tak, robimy. To jest talerz. Niezły talerz, bracie. Niezły talerz. Dlaczego on jest taki uszczerbiony? Bo jest zbity. A wiesz ty co? Dobra, teraz tak, czy mi się. To najgorsze jest wypełnianie takich rzeczy. To jest tragedia. To czasochłonne lekko, no. Co ty tu robisz, gość? Nie mam czasu na to, żeby się teraz zastanawiać, co ja robię. Będę sobie to zaraz poprawiał. Dobra, tu. Okej. Coś takiego. Świetnie, no. Troszkę... 30 sekund ci minęło. Dobra, robię tu, tak. Co to jest? Czekaj. Wierzę, że to będzie jakoś wyglądać dobrze. Dobra, to jest jajko. To jest jajko. Jajko. Jak widzisz, odgadałam. Co to jest za jajko? Ej, dobra, powiększ to żółtko, bo to nie wygląda jak jajko trochę. No jak kwiatek jakiś. Tak. O, dobrze, lepiej. Jest git, dobra. Tak, jajko i teraz teraz tak, potrzebuję, czekaj, jak to zbudować? Śniadanie, to było dosyć ciężkie. Dobra, robimy tu, jest chleb. Okej, to ścigno, minęła ci minutę jakby, co? Minuta, o nie, wygląda jak kupa, co ja tu póki co zrobiłem. Dobra, zróbmy teraz tak, co ja tu mogę jeszcze, czekaj, jak śniadanie, ja nie jem śniadani. Dobra, robimy tak, sałata. Jak sałata jesz na śniadanie? Nie jem, ale po prostu nie mam co zbudować, a coś tu trzeba zrobić. Dobra, to i na samym końcu kapkę majonezu. Majonezu, no way. Jest, to jest moje śniadanie. To jest śniadanie? A coś do picia? Jakaś herbata, sok? Picie. Masz 20 sekund, dobra, odśpiesz się szybko. Robię, czekaj, cola. Cola, uwaga. Okay, o nie, zminimalizowało mi Minecrafta! Co jest? Dobra, teraz. O nie! Czekaj, spokojnie, dolisz mi tam 5 sekund. Czekaj, czy ty pijesz Coca-Colę na śniadanie? Nie, ale nie mam co innego zrobić, słomka. Nie mogę, co to jest? To nie wiem, czy to... Ja nie wiem. To było ciężkie, kawa czarna, można lepiej tak to zrobić. Czarna kawa ze słomką. Dobra, czarna kawa ze słomką. To możemy zrobić, czekaj, to możemy paść. Ja czekaj, to jak czarna kawa, to możemy zrobić, że to jest kubek. O, i od razu lepiej to już wygląda. No, no i mamy kubek. No i co, no 10 na 10, nie? No dobra, no ogólnie to tak, patrząc się na to, ten... Ja nie wiem nawet, jak mam to skomentować szybko. No ale, ale co? Czy coś nie źle? Wiem, jak będzie później, Tylko ale lepiej. Dobra, tutaj na śniadania. Dobra, daję ci 6,5. Wow. To jest tak wysoka cena. Dobra, ja myślałem, że... tak wysoka cena. Tak, ja myślałem, że będę miał gdzieś, nie wiem, z 2. Dobra, następna... Nie ma najgorzej. Następna runda. Gdy chodziłem do szkoły, moim marzeniem było połączenie nauki z graniem w gry. Niestety, nie udało mi się tego połączyć. Dziś już nie chodzę do szkoły i jak na złość pojawiło się rozwiązanie. Mowa tutaj o książkach, które zostały stworzone we współpracy z twórcami Minecrafta. I w zależności od tego, jaką książkę wybierzemy, możemy się różnych rzeczy nauczyć. I co najważniejsze, możemy się tego nauczyć, nie wychodząc ze świata Minecrafta. Ja mam trochę tych książek i dzisiaj przedstawię wam, co w sobie kryją i dlaczego warto je kupić. Na sam początek zacznijmy od tej książki. Jest to podręcznik czerwonego kamienia, który pomoże nam tworzyć mechanizmy w Minecrafcie. Możemy te mechanizmy wykorzystać na naszym świecie i stworzyć sobie różne rzeczy. Na przykład tutaj, czekajcie, weźmy coś takiego ciekawego, co ja na przykład uważam, że jest fajne. O, na przykład tutaj w tym miejscu, jak chcecie zrobić pułapkę na swojego kolegę, to możecie TNT zrobić pod tym. No to jest taki prosty mechanizm, ale tu jest zdecydowanie więcej różnych, o wiele trudniejszych, jak pójdziemy sobie na koniec. Tu się zaczynają naprawdę mocne mechanizmy takie, że myślę, że jak miałbym je zbudować, to i by mi troszkę zajęło. No a wy przy pomocy tej książki możecie
musicie zbudować to wszystko. Chwila, moment. Jeżeli jesteście zawodowymi graczami Minecrafta i małe budowle to dla was pikuś, no to jest dla was coś takiego, czyli książka z ogromnymi, jak ona się nazywa? Niesamowite projekty. W tej książce możecie znaleźć inspirację do różnych rzeczy, które możecie zbudować w własnym świecie. Więc ja na przykład tutaj, jakbyście chcieli zbudować sobie portal, to tu macie na przykład taki portal, który można zbudować. Przejdźmy do wisienki na torcie, ponieważ język angielski jest językiem, który, mogę wam obiecać, na pewno wam się przyda w życiu. A jeżeli możemy się go uczyć, będąc dalej w świecie Minecraft, no to uważam, że nie może być nic lepszego. Dlatego mamy takie książki, jest ich naprawdę dużo i wszystkie są dopasowane do konkretnej kategorii wiekowej. Na przykład tutaj mamy zadania, które polegają na uzupełnieniu słów. I to wszystko jest oczywiście związane z Minecraftem, więc wiedza Minecraftowa może wam pomóc w rozwiązaniu tych zadań. Na przykład tutaj mamy musimy uzupełnić lives in the mountain, czyli co żyje w górach. No w Minecrafcie myślę, że większość z was powinna wiedzieć, że są to oczywiście kozy. A koza po angielsku to jest oczywiście goat, więc w tym miejscu wpisujemy goat. Oczywiście wszystkie te książki możecie znaleźć w opisie, więc zachęcam do tego, żeby wejść tam. Tam jest na pewno link i możecie wejść na stronę, gdzie możecie kupić każdą z tych książek. Mam nadzieję, że wy też nabędziecie sobie takie książki i czegoś ciekawego dzięki nim się nauczycie. Okej, następna runda. Dobra, niech przemyślę. To musi być teraz coś lekko trudniejszego, no bo to była taka rozgrzewka, nie oszukujmy się, rozumiesz? No tak, rozumiem. Rozumiem, no. Coś trudniejszego. Co może być trudniejszego od siadania? Tak naprawdę wszystko. Słuchaj, zostajemy w kategorii jedzenie nadal. Dobra. I teraz buduj pizzę. Pizza! No nie, najgorzej, że mi dajesz takie rzeczy, które wymagają zbudowania, no właśnie, okrągłe to raz, ale dwa... To ostatni raz taka kategoria jedzeniowa, później już zmienimy kategorię na dwie ostatnie. Zrobię tak, no i środek pizzy niech jest, kurczę, jak wy... Dobra, środek... Gościu, czas start. Dobra, czas start, okej. Robimy tak, tu. Okay, dobra, to będzie mała, to będzie malutka pizza. 4, raz, 2, raz, 2, 3, 4, raz, 2, raz, 2, 3, 4, raz, 2, raz, 2, 3, 4, raz, 2, okej. Okay. Mamy to. Ej, jest okrągła. To jest czekoladowa pizza, jak co? A, okej, okay. W sumie jest taka w Krakowie, w Mr. Pancake'u, więc co bardzo ty gadasz, fajnie. Że jest pizza czekoladowa? Obrzydliwe. Tak. No, jada się nie kiedyś? Jadam, ale możemy, nie, ale możemy kiedyś się przejść. Fuj, pożygam się, bo zaraz. No dobra, no to... No lepsza na pewno ta pizza niż tą, którą jedliśmy na odcinku u ciebie. A, który tą jeszcze ostrą, nie wleciał. Ludzie. Tak. Ale no. Miał być w sierpniu, więc ja czekam dalej na ten odcinek. No, tak jakby zacząłem go montować, ale idzie ciężko. Dobra, tu. Teraz robimy... uwaga. Tutaj, tak jakby pani trochę nie wygląda jak pizza. Jak nie, a jak? Jak co wygląda? Nie wiem, na początku to przypominało nawet ciastko, ale teraz... Sama nie wiem nawet. No, taki kurczę, taki jakby to powiedzieć, nie wiem. Nie wiem, co to jest, ale zrobimy jeszcze cieknący ser. Okej. Ta cisza była wymowna, jakby co. Okej. Pizza. Czekaj, co to może być jeszcze? Może ketchup, ketchup. Uwaga. Masz jeszcze 30 sekund, może nie chcesz czegoś zmienić? Nie wiem, bo ja na nie przykład wiem. Bym zmieniła, nie wiem, masz na przykład karpet, dywaniki, zamiast to mogło być cieknący ser, a nie kurde piasek. Racja. No wiem. Zapomniałem ja jednak o mysz, tym, że są... Zapomniałem tyłkę o tym, że są do dywaniki. Budowania. Dobra, to tu nawet cieknie, patrz, nawet ścieka z pizzy. Okay, tak się ciągnie, tak się ciągnie. 5 sekund. Dobra. 5, 4, 3, 2... Jeden! Pizza, jest! Okej, dobra. To wygląda jakby się rozlała. Na początku chciałam dać zero, nie? Przysięgam, to była najgorsza pizza, jaką w życiu moim widziałam. A teraz ale też trochę dasz minus jeden. Już też dasz teraz już dam chyba... Teraz dam może dwa, nie? Myślę, że na dwa to zasługuje. Nie, no ja nie umiem budować, jeszcze dajesz takie trudne rzeczy. Przepraszam. Ocena to niestety 2 na 10, ale no, mam nadzieję, że teraz sobie bardziej poradzisz. A co teraz będzie? Bo będzie kategoria ubrania. O nie. Musisz zbudować bluzę. Bluza? Bluza. A liczy się cwaniakowanie? Nie liczy się cwaniakowanie, ani trochę. Uwaga, czas start. Zrobiłem. Masz 2 minutki na zbudowanie bluzy. To nie jest bluza, to jest 0 na 10, to jest koszulka zresztą. Musisz mieć bluzę, wiesz, z kapturem normalnie, taką dream bluzę. Bluzę z kapturem? Jak ja ci mam zrobić bluzę z kapturem w tak krótkim czasie? Nie dobra. Wiem. Robimy czarną bluzę z kapturem z wełny. Robimy tak, tu. O, dobrze, dobry dobór surowców. Co, już masz plus 1 punkt. Na pewno to będzie 1 na 10 minimum. Okej. Cokolwiek by to nie było. Dobrze, wspaniale ci idzie. Tu jest ramię. Okej.
ciekawe ramię, interesujące. Lecisz drugim ramieniem, widzę. Tak, tak, jeszcze jak. Okej. Mhm. Dobra. Wow. Tu i teraz tu musi być raz, dwa, pyk, pyk. Raz, dwa, pyk, pyk. Okej, czyli tu jest kaptur, tak? Dobra, ej, ten kaptur wygląda jak kaptur, no. I... brakuje... To jest bluza z zamkiem akurat. O, dobrze, okej, niech będzie. Pięknie. No taki się zrobił... No, bluza, bluza jak się patrzy, ale czekaj, jeszcze zrobimy tak, żeby było... Na końcu rękawów mamy takie coś, takie... No, to wygląda... Jak wyglądam? Świetnie, świetnie, jakbyś w jakimś robocie siedziała. Nie no, świetnie. Wyglądam jak i... O, o, patrz, mam jeszcze jeden pomysł, patrz. O, to jest super, ej, wyratowałeś to bardzo, ale pięknie. To kieszenie miały być. Ej, to powinny być na odwrót, okay. Chyba. Pomysłowe, no, tak. Okej. Okay. Ej, nie no, bardzo... Ej, super, dobra. Świetne, nie? 10 na 10. To jest najlepsza budowla. Daję, kurde, 9 na 10, bo zawsze mogło być lepiej. Dobra. Ale serio, super budowla. Dobra, teraz czas na ostatnią, najtrudniejszą budowlę. Co? Co tym razem? Co, zaraz może jakaś, nie wiem, jakaś spódniczka albo jakieś... Oj, nie, body, nie. Albo teraz inne takie rzeczy, które nie mam pojęcia, jak wyglądają. Pojazdy. Wybuduj rower. Okej, okay, rower git. Rower nie jest ciężki. Zróbmy. Nie jest ciężki rower, jest mega ciężki dla mnie. Ja bym w życiu nie wybudowała rowerka. No to patrz. Będzie ciężko. Patrz i ucz. Czas start. Dobra. Okej. Okay. Super koło. Szprychy. Wow. O, ej, pomysłowe. No, dobra. Co będzie dalej? Szprychy. Co będzie dalej? Szprychy kolejne. Okej, okay. Ma dwa koła. To w sumie dobrze świadczy o twoim rowerze. Rower tak ma? My na chyba innych rowerach jeździmy. Ale okej. Okay. No, co jest złego w tym? No nie no, spoko jest to. Chyba. Co, takie coś, nie? Siodełko. Aha. Tutaj teraz na dół i tu... Tak. I tak. Okej. Okay. No, rower jak się patrzy. Okay. No, w sumie to ładny rowerek. A jakieś światła czy coś, to jedzie w ciemności. To jest taki rower, który nie potrzebuje światła, tak? Tak. Od blasków czy coś. Nie no, jest YOLO. O, teraz już lepiej to wygląda. Ten będzie miał. Jest tak, z przodu okay, musi mieć białe, z tyłu musi mieć czerwone. Tak. Gościu, no. Okej. No jest, kurczę, taki młyn, że no szok, nie? Pa, nawet mu zrobię dzwonek. Mi się podoba. Wow, no dobra, możesz użyć po prostu dzwonku. O, pięknie. Halo. Halo, patrz, jadę. I hamulec nawet mu zrobię. Czekaj. Okej. Okay. Zróbmy... Nawet o, dosięgam patrz, po jak, patrz to. O. Łańcuch. Wow. Nie? Łańcuch za 40 koła. Ta, ona wpatrzyła na tę reakcję łańcuchowa. To jest dobre. Jeszcze robię ten. No nie, już nie wiem jak to zrobić. Mam 10 sekund. Mam pomysł. Mhm. 8, 7, 6, 5, 4. Wtórujesz markę czy bidon? 3, 2, 1. Rower. Rower. Okej. Okay. Ocena 10 na 10. To jest zdecydowanie najlepsze, tak. Nie? Widzowie, widzicie, znam się na budowaniu jak mało kto. Widzowie, jak chcecie, kolejny odcinek, gdzie ktoś inny będzie mi dawać wyzwania z budowania, a ja będę starał się podołać temu wszystkiemu, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcja. No a może jeszcze zrobię, jak widzicie, plansza tu jest gotowa do tego, żeby zrobić większy pojedynek, może więcej osób. Ale Dobra. Nie poszło mi źle. No nie poszło. Teraz nie mogę gadać, bo ja odjeżdżam. Pa. Cześć.